Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym Biontuniu. Czas pędzi niemiłosiernie. Co dopiero rozpoczynaliśmy ten nowy 2024 rok. No właśnie nowy, no już prawie połowa tego roku minęła. Natomiast chciałem sięgnąć do dnia 7 marca tego roku, kiedy miałem zaszczyt wystąpić w czwartkowym forum kultury organizowanym przez Politechnikę Łódzką i panią profesor Annę Jeremus-Lewandowską. To było, tak jak mówię, 7 marca, w przededniu Dnia Kobiet, tuż przed świętami wielkanocnymi. No i tak jakoś do tej pory nie było sposobności na zmontowanie tego materiału, bo ja nagrywałem to całe spotkanie. Natomiast no teraz myślę, to już jest najwyższa pora i ostatni dzwonek na to, żeby to spotkanie opublikować w ramach Piątku Piątunia z Garbaczem. Myślę, że on też może być takim troszeczkę materiałem edukacyjnym dla osób, które interesują się organami, natomiast do tej pory jakby nie miały okazji poznać budowy, zasady działania tego instrumentu, organów. Tutaj troszkę takich materiałów będzie, będą zdjęcia, będą też filmy z mojej gry na organach, będzie też materiał z Krzeszowa sprzed jeszcze pandemii. Więc kochani, serdecznie was zapraszam. Witam państwa bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że znowu się spotykamy, że o, dzisiaj jest nas chyba jeszcze więcej, widzę. Zapraszamy serdecznie, zapraszamy, czekamy. Proszę państwa, dziś będzie, myślę, bardzo interesujące spotkanie. Takiego spotkania jeszcze nie było. Po raz pierwszy zaprosiłam muzyka instrumentalistę. I to, proszę państwa, nie byle jakiego. Przede wszystkim powiem, że gra na wspaniałym, królewskim, cudownym instrumencie, czyli na organach. I o tych organach, proszę państwa, będziemy dziś mówić. O tym, jakie są, co jest najważniejsze w grze na organach, jakie mamy najpiękniejsze organy w Polsce czy na świecie, jakie największe, jakie najmniejsze. I o co w ogóle chodzi w tych organach, dlaczego są tak popularne i dlaczego mają tak długą historię. Więc nasz dzisiejszy gość jest wirtuozem gry na tym właśnie wspaniałym królewskim instrumencie. Po drugie, jest również głównym organistą w naszym kościele archidiecezjalnym w Łodzi. Oprócz tego jest również reżyserem dźwięku. Więc proszę państwa, od każdej strony będziemy dziś zaznajomieni z instrumentem, co z nim można zrobić i w jaki sposób można go zaprezentować. I naszym dzisiejszym gościem jest pan Jakub Garbacz, którego bardzo serdecznie zapraszam. Dobry wieczór państwu. Jest mi niezwykle miło spotkać się z państwem w ramach tak uznanego forum kulturalnego. Dziękuję serdecznie pani profesor za zaproszenie, także panu rektorowi. Dziękuję państwu za tak licznie tutaj, za tak liczne zgromadzenie i za obecność. Myślę, że będziemy mieli troszeczkę czasu na to, żeby państwa zaznajomić z tym instrumentem. Właśnie pani profesor wspomniała, że no, to jest pierwsze takie spotkanie z instrumentalistą w ramach cyklu, więc ja już żartowałem tutaj w kuluarach, że zaczynamy z grubej rury, a w zasadzie z grubych rur, prawda, bo organy tych rur mają wiele i o tym sobie powiemy. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że organy są instrumentem szczególnym, instrumentem największym gabarytowo, zajmują najwięcej miejsca. Mają chyba największe możliwości. Największe możliwości, największy ambitus dźwiękowy, czyli organy generują nam dźwięki, te, które książkowo się podaje jako zakres naszej słyszalności ucha ludzkiego, czyli od tych 20 Hz do 20 tysięcy Hz. Czyli cały zakres, jaki słyszymy, jaki ucho ludzkie jest w stanie wyłapać, przetworzyć, to te dźwięki generują nam organy. Żaden inny instrument tego nie robi, bo albo mamy instrumenty niskie, takie jak na przykład kontrabas,
bas, czy wiolonczela, czy niektóre instrumenty perkusyjne, które generują niskie dźwięki, ale już tej górki nam nie generują. Albo mamy instrumenty wysoko brzmiące, jak na przykład flet piccolo, czy skrzypce, które grają, potrafią grać do tej górnej granicy słyszalności ucha ludzkiego, ale nie wygenerują nam tych dźwięków niskich, a organy zapewniają nam wszystko. Dlatego jest to instrument szczególny. Już nie wspomnę o tym, że to jest instrument najdroższy, dlatego mówi się, że jest królewski, prawda, bo no, taki właśnie bardzo postawny. Zresztą będę później Państwu pokazywał zdjęcia, gdzie udowodnię, że jest to instrument piękny, największy i szczególny. Panie Jakubie, zapraszam tutaj. Proszę Państwa, my generalnie myśląc o organach, to no, kojarzymy to, co widzimy, kiedy obracamy się w kościele do tyłu, prawda, i tam na górze widzimy piszczałki. Natomiast organy to jest cały wielki mechanizm, który kryje się, prawda, po różnych kącikach i po prostu powoduje, że te organy grają, bo same piszczałki to jeszcze nic, prawda? Do tego jest cała wielka maszyneria, która te organy porusza i powoduje, że w ogóle można na nich zagrać. Tak, proszę Państwa, to jest właśnie troszkę takie złudne, dlatego że jak jesteśmy czy w kościele, czy w sali koncertowej, patrzymy na organy, widzimy tak zwany prospekt. Czyli to jest to, co widzimy właśnie na pierwszy rzut oka, prawda? I te piszczałki, które nam się przedstawiają właśnie w pierwszym kontakcie, w wielu instrumentach, oczywiście nie we wszystkich, ale w wielu one są nieme. One są tylko elementem ozdobnym. Natomiast to wszystko, co gra i generuje dźwięki, znajduje się w środku. I tych piszczałek tam jest, w zależności oczywiście od wielkości instrumentu, od kilkuset. W zasadzie no, mniej to nie ma, no, chyba że w jakimś takim naprawdę malutkim instrumencie, bardziej w pozytywie, czyli to są takie, można powiedzieć, przenośne organy, tak. Natomiast już nawet w takich małych instrumentach, które mają kilka głosów, to tych piszczałek jest kilkaset, no do kilku tysięcy, a nawet kilkunastu tysięcy. I tutaj już od razu wspomnę o największych organach, jakie w ogóle na świecie istnieją. To są organy zbudowane w ogóle w hali targowej tak naprawdę, w Atlanta City w Stanach Zjednoczonych. To jest ogromny obiekt, hala targowa, obiekt oczywiście świecki, to nie jest kościół, to nie jest też sala koncertowa. I te organy, które tam się znajdują, one mają aż 7 manuałów, czyli 7 klawiatur. Głosów mają, z tego co pamiętam, to ponad 200, ale w tej chwili tak troszeczkę konfabuluję, bo nie pamiętam dokładnie, ile tych głosów jest. I tych piszczałek tam jest no, kilkanaście tysięcy, a może i nawet 20 parę tysięcy. Więc jest to największy instrument na świecie. Czy to właśnie dlatego zdecydował się Pan uczyć gry na tym instrumencie? Bo przecież zaczynał Pan w szkole muzycznej na fortepianie. Tak, myślę, że to jest zresztą droga chyba każdego organisty. Rzadko kiedy, a już szczególnie w czasach, kiedy ja byłem jeszcze w wieku takim no, nastoletnim, to tak naprawdę nie można było zaczynać nauki gry na organach, bo nie było takiej możliwości. Dopiero klasy organów były w szkole muzycznej drugiego stopnia. W pierwszym stopniu można było być albo na fortepianie, albo na akordeonie. I też wielu właśnie akordeonistów wyrosło na organistów. No tutaj oczywiście analogia, miech, prawda, dużo jest analogii. Z kolei fortepian, oczywiście klawiatura, więc rzeczywiście ja tą drogą pianistyczną poszedłem. Natomiast co mnie właśnie urzekło? No chyba dość standardowa sytuacja, jeśli chodzi o organistów. To znaczy, w kościele moim parafialnym, jestem kielczaninem, pochodzę z Kielc, właśnie zainteresowałem się brzmieniem organów, do tego jeszcze bardzo miły, starszy pan był wtedy organistą w tym kościele. Udało nam się nawiązać kontakt, pokazał mi ten instrument, mogłem do niego zasiąść, zagrać, no i już właśnie to brzmienie, które aż czujemy, prawda, organy mają to do siebie, że aż czujemy to brzmienie i tutaj nawet przygotowując dzisiaj się do spotkania, kiedy próbowaliśmy fragmenty, które za chwileczkę też Państwo usłyszycie, to pani profesor tutaj poprosiła panów z obsługi technicznej, żeby to brzmienie było takie, żeby aż poruszyło. I właśnie to poruszające brzmienie mnie poruszyło. I będąc wtedy uczniem klasy
już nie pamiętam której, ale szkoły muzycznej pierwszego stopnia na fortepianie, podjąłem decyzję, to musi być ten instrument, tym bardziej, że ja zawsze byłem dość dużych gabarytów, więc muszę też mieć duży instrument, prawda, do opanowania. I tak padło na te organy i rzeczywiście już decyzja podjęta i studia już wyższe w Łodzi. W Łodzi, tak, u pana profesora Pietkiewicza, też wspaniałego organisty, też wirtuoza gry na organach. Tak, tak. I tutaj już właśnie studia to już typowo organowe, właśnie u pana profesora Mirosława Pietkiewicza. Ja może zapytam, panie Jakubie, bo mnie zapytano tak przed naszym spotkaniem, a jak organiści się uczą, to jak oni ćwiczą? Gdzie oni ćwiczą? Oni mają organy w tej akademii? Jak to tam jest? No, bo przecież wszyscy sobie zdajemy sprawę, że to jest taki wielki instrument. Czy są organy w akademiach muzycznych? Tak, oczywiście. We wszystkich akademiach muzycznych, które posiadają klasę organów, są instrumenty i to są instrumenty piszczałkowe. One są oczywiście mniejsze niż takie instrumenty na przykład w katedrze czy w kościele ewangelickim świętego Mateusza, który jest tutaj powszechnie w Łodzi znany i używany do celów koncertowych. Jest to instrument mniejszy też niż ten, który posiada Filharmonia Łódzka, ale no, posiada wszelkie cechy, czyli posiada co najmniej dwa manuały, tak żeby studenci mogli ćwiczyć formy właśnie skomponowane, na przykład sonaty triowe Bacha, które są stworzone tak, że wykonawca musi, organista musi je grać na dwóch manuałach. I takie instrumenty wszystkie akademie muzyczne nie posiadają. Powiem więcej, no, nawet szkoły średnie w tej chwili nie posiadają instrumenty piszczałkowe. Do tego też przychodzi nam technologia. Mamy instrumenty elektroniczne, takie już wzorowane na organach, które też posiadają klawiaturę pedałową, bo to jest cecha organów, posiadają kilka manuałów. No i też właśnie ta technologia przychodzi nam do domu z pomocą. Wielu organistów posiada w domu taki właśnie instrument, no bo to jest mniej więcej cenowo odpowiednik dobrego pianina czy jakiegokolwiek innego solidnego instrumentu, więc no powiedzmy, jesteśmy sobie w stanie na taki instrument pozwolić i mieć go w domu. Oczywiście, wiadomo, on nie daje takich wrażeń i takich możliwości. A co na to sąsiedzi? No właśnie, z tym bywa problem. Z tym bywa problem. Ale taki instrument elektroniczny ma jedną dobrą cechę właśnie tutaj w kontekście sąsiedztwa. Mianowicie, ponieważ jest to instrument elektroniczny, możemy go wyciszyć, włączyć słuchawki i wtedy pozostajemy już w hermetycznym świecie dźwięków i nie przeszkadzamy sąsiadom. Panie Jakubie, ale teraz nasza Filharmonia Łódzka ma od niedawna przepiękne organy też. Tak, i to instrument, no można powiedzieć, dwa w jednym. To jest w ogóle bardzo oryginalny instrument, dlatego że są obiekty, które mają dwoje organów. No choćby nawet katedra łódzka. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w katedrze łódzkiej są dwa instrumenty. Jest główny instrument na chórze, tam na wysokościach, że tak powiem, i drugi jest na poziomie mniej więcej prezbiterium, troszeczkę wyżej, taki boczny chór, tam jest drugi instrument. Ale to są dwa zupełnie osobne instrumenty. One mają zupełnie inne położenie, inaczej są zbudowane. Mają swoje szafy, czyli ten prospekt, to co właśnie stanowi obudowę instrumentu. Zupełnie dwa różne, że tak powiem, obiekty. Natomiast Filharmonia Łódzka ma tą cechę, że to są dwa instrumenty jakby w jednym, prawda? One tworzą w sumie jedną całość. Te organy romantyczne, czyli te duże, przechodzą w pewien sposób w barokowe. Mają oczywiście swój styl gry, ale to tworzy jakby jedną całość pod względem architektonicznym. Także jest to instrument szczególny, są to instrumenty szczególne, powiem tak, i są to instrumenty bardzo wysokiej klasy i cieszą miłośników muzyki organowej. Filharmonia organizuje systematycznie koncerty, także no, ta oferta, że tak powiem brzydko, koncertów organowych w Łodzi jest w tej chwili bardzo, bardzo dobra, bo mamy właśnie filharmonię, mamy obiekty sakralne, takie jak Kościół Świętego Mateusza, gdzie się odbywają koncerty organowe co miesiąc w
pierwszą niedzielę miesiąca. Mamy katedrę, gdzie organizujemy cyklicznie, w tej chwili akurat jesienią. Swego czasu były to cykle wiosenne, jesienne, teraz będzie to jesień, także już serdecznie Państwa zapraszam na te koncerty jesienne. Do tego mamy Łagiewniki, gdzie no kiedyś był taki, można powiedzieć, systematyczny festiwal. W tej chwili Akademia Muzyczna w Łodzi organizuje tam koncerty studentów. Także mamy gdzie tej muzyki organowej posłuchać w Łodzi. Więc ja myślę, że my też posłuchamy. Panie Michale, tak mniej więcej 3 minuty 17 od początku niech nam Pan puści, bo utwory te organowe są dość długie, prawda? Zwłaszcza takie, które my tutaj chcemy zaprezentować, bo chcemy teraz zaprezentować koncerto Amol Antonio Vivaldiego, tak? Tak, to będzie pierwszy utwór. Pierwszy fragment. I chcielibyśmy, żeby fragment za sekundkę Pan nam puścił. Czy Pan nam jeszcze chwileczkę powie? Ja tylko proszę, niech Państwo słuchając bardzo dokładnie patrzą właśnie, jak tutaj organista gra na tych organach. Co tu jest pokazywane? Bo za momencik Pan Jakub będzie nam o tym wszystkim opowiadał i szczegóły będzie nam tutaj przybliżał. Więc co to za utwór jest, Panie Jakubie? Ja tylko właśnie tak o utworze i okolicznościach, w jakich on został nagrany. To jest utwór, no można powiedzieć, wymieniając kompozytora, padają dwa nazwiska. Pada nazwisko Antonio Vivaldiego, bo on stworzył ten utwór w oryginale na małą orkiestrę smyczkową i solowe skrzypce. Natomiast Jan Sebastian Bach przepracował ten utwór, przerobił go, mówiąc tak kolokwialnie, na organy. Dlatego to jest utwór, który no możemy gdzieś na przykład na płytach czy w programach koncertów spotkać jako utwór Bacha, jako utwór Vivaldiego, natomiast należałoby podać jakby obu autorów. Vivaldi, Bach, i będzie to koncerto Amol. Posłuchamy tutaj fragmentu pierwszej części. I jeszcze o okolicznościach króciutko. To jest nagranie, które stanowiło no, wykonanie takie pandemiczne, to zostało 3 lata temu zarejestrowane w Starej Wsi, to jest na Podkarpaciu, w ramach Podkarpackiego Festiwalu Organowego. Pamiętacie Państwo, to był ten zły czas, kiedy nie mogliśmy niestety uczestniczyć w koncertach, nie było możliwości zorganizowania koncertów z publicznością i wielu organizatorów no, podjęło taką drogę właśnie nagrywania, transmitowania, przekazywania drogą elektroniczną i właśnie to jest nagranie z tego czasu, z festiwalu właśnie Podkarpackiego Festiwalu Organowego, organizowanego przez Fundację Ars Pro Arte. Także serdecznie Państwa zapraszam do posłuchania i zapoznania się z tym bardzo ciekawym instrumentem w Starej Wsi.
Proszę Państwa, wspaniałe, prawda? I teraz nasza technika też pozwala nam się przenieść tu wirtualnie do sali koncertowej, do jakiegoś wspaniałej świątyni, gdzie te organy tak cudownie brzmią. Ja myślę, że chyba nie ma nic wspanialszego niż tutti organowe. Zdecydowanie, tak. I to, tak jak już mówiliśmy, to słyszymy i to czujemy. Oczuliście Państwo? Te niesamowite częstotliwości. Moc tego dźwięku. Tak, tak. Prawda? I tak samo dokładnie, jak tutaj pan Bronisław nam zaprezentował moc dźwięku, tak samo dokładnie czujemy ten dźwięk, kiedy jesteśmy w oryginalnym wnętrzu. Bo organy ten dźwięk roznosi, akustyka przeważnie kościołów czy sal koncertowych. I ten dźwięk taki ogromny, wspaniały, też do nas dociera, aż nas porusza fizycznie. Ale były też fragmenty delikatne, piękne, to co pan mówił. Ale ja mam taką prośbę. Proszę nam pokazać i powiedzieć troszkę więcej właśnie o organach i o grze organowej. Pan Jakub przygotował dla państwa specjalnie kilkanaście zdjęć, które omówi i przeprowadzi nas właśnie przez taką małą, mini szkółkę wiedzy o organach. O, może tak. Tak, postaram się to zrobić w takim telegraficznym skrócie, aczkolwiek o organach, o ich budowie to można mówić godzinami. Tu oczywiście takich możliwości nie mamy. Ale może tylko zaczniemy od tego, że proszę Państwa, organy w ogóle to pochodzą z pierwsze takie wzmianki o organach, to są drugi wiek przed naszą erą. I wtedy one nie były jeszcze takie jak nasze, prawda? Tak, tak. To były organy bardzo prymitywne, nie miały takiej ilości głosów. Natomiast przede wszystkim te pierwsze organy, tak zwane organy wodne, nie miały oczywiście, rzecz jasna, silnika elektrycznego, ale nie miały też miecha. Natomiast to powietrze, które było dostarczane do piszczałek, było generowane przez taki specjalny układ wodny z udziałem wody jako cieczy i on wytwarzał właśnie ten układ wodny, ciśnienie powietrza i to ciśnienie dostawało się do piszczałek, więc bardzo, bardzo skomplikowany w sumie jak na tamte czasy, prawda, to było przed naszą erą jeszcze. Także. Tak. Później organy zdobyły miechy, tak? Tak. Ale ciężka, tak, tak. Ciężka była dola tych pomocników organisty, prawda? To młodzi klerycy przeważnie byli, tak, którzy tak. Musieli poruszać te miechy, żeby w ogóle powietrze tam dopływało i żeby instrument grał. No, była to ciężka praca. Dokładnie tak i była to też taka zmora właśnie grających na organach, dlatego że dzisiaj ja sobie idę do kościoła, czy do sali koncertowej, czy w jakiekolwiek inne miejsce, gdzie są organy, włączam sobie przycisk, uruchamiam silnik, który mi tłoczy powietrze i mogę sobie siedzieć godzinami i na ile mi sąsiedzi pozwolą, mogę sobie ćwiczyć. Natomiast przykładowo taki Jan Sebastian Bach w baroku, kiedy nie było prądu, nie było silnika i to wszystko się odbywało właśnie za pomocą mięśni ludzkich, miał problem, bo trzeba było takiemu człowiekowi zapłacić. On też miał oczywiście ograniczone siły i możliwości i chęci, więc często było tak, że mijał jakiś czas i ja już panu dziękuję, ja już panu nie będę pompował tych organów, a jeszcze organista potrzebował grać. Też wspomnę o tym, zresztą może bo będzie tam też, będą też właśnie zdjęcia, więc może jeszcze wtedy zahaczę ten temat miechów, bo to też właśnie ta potrzeba generowania powietrza za pomocą miechów tworzyła też specjalne urządzenia. Dosyć ciekawe, to może już wspomnę o tym, jak dzwonek kalikancki, bo w ogóle właśnie osoba, która pompowała siłą własnych mięśni organy, była nazywana kalikantem. Natomiast czynność pompowania była nazywana kalikowaniem. I w związku z tym instalowane przy organach były specjalne dzwonki z uwagi na to, że te miechy znajdowały się przeważnie gdzieś na tyłach organów. Nie w zasięgu wzroku grającego, tylko gdzieś z tyłu. No i żeby nie krzyczeć przez ileś tam metrów, to specjalnie właśnie instalowano dzwonki, grający naciskał
przycisk, który był połączony linką albo sznurkiem, albo jakimś cięgłem drewnianym właśnie z dzwonkiem. I dzwonek znajdował się przeważnie gdzieś nad głową tego kalikanta i jeżeli on usłyszał dzwonek, to znaczy, że trzeba pompować organy, prawda? Więc potrzeba matkom wynalazków i w związku z tym też takie właśnie osobliwe urządzenia były tworzone. Nie mieli telefonów komórkowych. Tak. Tak. Poprosimy o zdjęcia, panie Michale. Dobrze, to tak, ja tak troszeczkę się tutaj wysunę, żebym też widział, co widzimy. Tak, tak, tak. To ja będę mówił w momencie, kiedy następne zdjęcie. Proszę państwa, to są organy łódzkiej katedry. To jest świeże zdjęcie dzisiaj z rana, zrobione dzisiaj rano, przy pięknej pogodzie, od rana mieliśmy słońce, więc też ten instrument fajnie się prezentuje właśnie w taki słoneczny dzień. No, jak widzimy, instrument potężny i na wysokość, i na szerokość zajmuje całą objętość chóru muzycznego katedry. Taką cechą charakterystyczną akurat tych organów, bo nie wszystkie organy to posiadają. Jak się państwo przyjrzycie, to oczywiście ta główna bryła organów jest dość wysoko, jest zwarta właśnie jako taka jedna całość. Natomiast jak się państwo przypatrzycie balustradzie chóru, to zauważycie, że są takie dwa elementy z piszczałkami. Takie troszkę jakby z innej przestrzeni, prawda? One są bliżej, one wiszą jak gdyby nad nawą, można powiedzieć, nad rozpoczęciem nawy, prawda? Tam, gdzie kończy się balustrada chóru. To jest tak zwany rig positive i to są oczywiście grające piszczałki, to jest cały werk, który właśnie był cechą charakterystyczną organów barokowych. A ponieważ te nasze łódzkie organy katedry, dodam, że to jest drugi instrument, który katedra posiada, bo pierwszy się zniszczył podczas sławetnego pożaru w 1971 roku. To jest drugi instrument ufundowany przez episkopaty Niemiec i Austrii jako właśnie taki dar na odbudowę katedry po pożarze. I to jest instrument, który troszeczkę nawiązuje w swojej stylistyce właśnie do takiego instrumentu barokowego, chociaż też nie do końca, bo to jest instrument uniwersalny. Także tak wygląda prospekt organowy. Poprosimy o kolejną fotografię. Tutaj będzie seria fotografii z innych miejsc i będę chciał po kilka słów o tych miejscach powiedzieć. To są główne organy katedry w Pelplinie. Poproszę o następne zdjęcie. To też będzie pelplin i organy boczne. Podobnie jak państwu wspominałem, że nasza łódzka katedra ma dwa instrumenty, katedra w Pelplinie też ma dwa instrumenty i to też jest instrument właśnie zlokalizowany w pobliżu prezbiterium, to są organy barokowe, bo tamte duże to są organy romantyczne. Natomiast to są barokowe, one niedawno przeszły kapitalny remont, są wykorzystywane do koncertów, piękny instrument. Poproszę o kolejne zdjęcie. To są organy nowo zbudowane i tutaj akurat zawarłem je w tym naszym katalogu, że tak powiem, zdjęć z uwagi na jedną cechę. Zwróćcie państwo uwagę, że one są podzielone na dwie części, prawda? Mamy dwie szafy. Takich instrumentów jest sporo, bo na przykład taki pierwszy instrument też podobnej konstrukcji, który mi przychodzi do głowy, to są Kraków Łagiewniki, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach i tam jest bardzo podobnie też jest instrument podzielony. No i tutaj, dlaczego tak się robi? No jak państwo zwrócicie uwagę, z tyłu jest witraż. Z tyłu jest witraż i tutaj mamy dwa powody. Po pierwsze, no, skoro ten witraż powstał, prawda, i jest piękny, no to nie wypadałoby go zasłaniać instrumentem, to jest oczywista sprawa. Ale jest też druga sprawa, mianowicie organy są bardzo delikatnym instrumentem, jeśli chodzi o warunki pogodowo-termalne. To znaczy, muszą mieć stabilną temperaturę. Wiadomo, że okno, jakim, no witraż jest oknem, no zdobionym, ale oknem, prawda? Jednak jest bardzo podatne na zmiany temperatur, po pierwsze. Po drugie, często przez okno padają promienie słoneczne. Jeżeli takie promienie słoneczne padną na piszczałki, mogą je rozstroić. I z tego względu właśnie to jest taki przykład instrumentu podzielonego na dwie szafy. Poproszę kolejne zdjęcie. Tutaj mamy Fromburg. To jest Fromburg, katedra we Fromburgu. Zdjęcie z zeszłego roku. Kolejne zdjęcie poprosimy.
Tutaj zrobiłem zbliżenie właśnie na te organy, te podzielone, bo nie powiedziałem, gdzie to było. To była Warszawa Ursynów, Kościół Ofiarowania Pańskiego. I tu mamy zbliżenie na bardzo nietypowy głos, bo zwróćcie Państwo uwagę, że przeważnie piszczałki w organach są pionowe. Natomiast tutaj mamy przykład piszczałek horyzontalnych, prawda, które grają jak gdyby w poziomie. I to jest właśnie trąbka horyzontalna. I ona jest bardzo donośna przez to, że te czary głosowe są skierowane w kierunku pomieszczenia kościoła czy sali, prawda, koncertowej. Poproszę o kolejne zdjęcie. I tutaj mamy też właśnie bardzo podobną sytuację. To jest też nowy instrument w Gdańsku na Przymorzu. Przepraszam, nie na Przymorzu, w Gdańsku na Morenie, tak, Gdańsk-Morena. To jest nowy instrument inaugurowany dosłownie w październiku zeszłego roku. Też mamy przykład głosów właśnie horyzontalnych. Poproszę o kolejne zdjęcie. To jest Bazylika Mariacka w Krakowie i instrument, który, to jest nowy instrument, chociaż nie wygląda jak nowy, mianowicie szafa, czyli prospekt organowy jest rzeczywiście stary, oryginalny, natomiast to, co znajduje się w środku, to jest zupełnie nowy instrument zbudowany dokładnie półtora roku temu. W maju zeszłego roku była inauguracja tego instrumentu. Poproszę kolejne zdjęcie. Tutaj mamy Kościół Pokoju w Świdnicy. To jest kościół zbudowany tylko i wyłącznie z drewna. Ma bardzo suchą akustykę. Zwykle organy nam się kojarzą jednak z pogłosem, z tym, że te organy wybrzmiewają zwykle w salach, w kościołach. Tam właśnie w Świdnicy tego pogłosu praktycznie nie ma. Słuchamy tych organów jak gdyby w pokoju. Poproszę kolejne zdjęcie. To jest, proszę Państwa, Święta Lipka, też znany instrument. Miejsce też, w którym odbywają się koncerty, prezentacje organowe. To taki bardzo znany instrument. I kolejne zdjęcie też to będzie chyba Święta Lipka, poproszę, tak. Z innej perspektywy, tak już troszkę bliżej tego prospektu, pod kątem. I poproszę kolejne. To jest, proszę Państwa, Krzeszów. O Krzeszowie jeszcze bardzo dużo tutaj padnie dzisiaj. To jest Krzeszów na Dolnym Śląsku, dosłownie kilka kilometrów od granicy czeskiej. Piękne miejsce, polecam Państwu odwiedzić, szczególnie latem, kiedy są właśnie prezentacje organowe, są koncerty. Poproszę o kolejne zdjęcie. To jest ciekawostka, to jest instrument w Kościele Świętej Elżbiety we Wrocławiu, który został odbudowany po całkowitym spaleniu w latach 70. XX wieku. Instrument doszczętnie spłonął i został odtworzony w najmniejszych detalach i funkcjonuje od 2 lat jako właśnie instrument odbudowany. I taka ciekawostka, fundatorem tej odbudowy instrumentu, budowy na nowo, było miasto Wrocław. W 90% bodajże chyba 2%. Więc no, szapoba, prawda, że miasto podjęło takie wyzwanie. Piękny instrument, też Państwu polecam. Bazylika Świętej Elżbiety. Poproszę o kolejne zdjęcie. Tu mamy olkusz. To są, no, instrument nazywany najstarszym w Polsce z uwagi na to, że posiada najstarsze piszczałki, jakie w ogóle udało się datować z instrumentów właśnie polskich. Został odbudowany, zrekonstruowany kilka lat temu i jest to, no, zabytek naprawdę klasy światowej, taka perełka organowa Polski. To jest olkusz. Poproszę o kolejne zdjęcie. No i teraz przechodzimy do stołu gry, prawda? Bo to wszystko, co oglądaliśmy, to były te zewnętrzne fasady organów, czyli prospekty organowe. Natomiast teraz przechodzimy do stołu gry. No i mamy znowu naszą łódzką katedrę, też zdjęcie z dzisiejszego poranka. I zobaczycie Państwo 4 manuały, czyli 4 klawiatury. Na każdej z nich możemy sobie ustawić przy pomocy tych przycisków, które widzimy po boku, ustawić sobie inne zestawy brzmieniowe i na przykład manuał pierwszy może być najgłośniejszy, ale za chwileczkę możemy go przeregistrować, będzie najcichszy, a na przykład najgłośniejszy będzie trzeci. I to jest też taka magia organów, że możemy naprawdę tworzyć te brzmienia, zmieniać je w sposób, no, praktycznie nieograniczony. Poproszę o kolejne zdjęcie.
Tutaj jest coś typowego dla organów, czyli klawiatura nożna. Tutaj gramy nogami, tak jak Państwo widzieliście na filmie z koncertem Vivaldiego Bacha. Były zbliżenia na to, jak gram na nogami. Właśnie to jest ta klawiatura pedałowa, nożna. I na następnym zdjęciu, poproszę, będziemy mieli inną perspektywę. Widać dokładnie ten sam układ, który mamy na klawiaturze, prawda? C, cis, D, dis i tak dalej. Białe, czarne klawisze. Poproszę o kolejne zdjęcie. To jest zbliżenie na klawiatury, czyli na manuały. Tak jak mówiłem, w katedrze mamy 4 manuały. Poproszę dalej. I teraz, proszę Państwa, to są właśnie te przyciski rejestrowe. One mają, na każdym z nich jest jakaś nazwa. To są nazwy często, które nawiązują do instrumentów, na przykład flet, na przykład klarnet, na przykład obój, gamba, czyli viola da gamba, czy cello, czyli violoncella, prawda? Bardzo często są to właśnie nazwy, które mają nawiązywać do nazw innych instrumentów, a są też takie typowo organowe, jak na przykład pryncypał. To jest główny głos organowy, pryncypał. Poproszę kolejne zdjęcie. Tutaj będziemy mieli kilka przykładów stołów gry. Tam na zdjęciu z katedry zauważyliście Państwo, że te przełączniki były w formie takich naciskanych przycisków, takich no, współczesnych, można powiedzieć, jak od zapalania światła, można powiedzieć. Natomiast tutaj mamy kołki, takie cięgła, prawda? I je wyciągamy i chowamy. Tutaj widać po boku i u góry stołu gry. To są organy w Niemodlinie na Opolszczyźnie. Tutaj 3 albo 4 tygodnie temu graliśmy z moją małżonką koncert i stąd właśnie to zdjęcie pochodzi. Poproszę o kolejne. Tutaj mamy też kolejny przykład właśnie takich cięgieł zwanych manubriami. To są właśnie te takie mechaniczne cięgła. To jest, o ile dobrze widzę, Bazylika Mariacka w Gdańsku. Zdjęcie zrobione przy okazji mojego recitalu w sierpniu ubiegłego roku. Poproszę o kolejne zdjęcie. Tutaj mamy, to są organy katedry ewangelickiej w Tallinie na Estonii, gdzie realizowałem nagranie jednego z moich kolegów, wykładowcy Uniwersytetu Fryderyka Chopina Muzycznego w Warszawie. Tam właśnie nagrywał swoją płytę z muzyką nowowiejskiego. Dlaczego akurat tak daleko? No dlatego, że jest to instrument, który doskonale nadaje się właśnie do muzyki nowowiejskiego. Jego rejestry, jego brzmienie właśnie doskonale pasuje do tej muzyki i właśnie artysta wybrał ten instrument. No, stół gry bardzo imponujący, jak Państwo widzicie. Poproszę o kolejne zdjęcie. To jest instrument w Gdańsku na Morenie, o którym już mówiłem w kontekście głosów horyzontalnych. Też widzicie Państwo, są cięgła. Poproszę o kolejne zdjęcie. To jest ciekawostka, to jest olkusz, o którym już też wspominałem i to są, proszę Państwa, takie cięgła kute w brązie, w metalach szlachetnych, bardzo takie, jak widzicie, ozdobne, no same w sobie są dziełem sztuki po prostu. Takie cięgła występują właśnie w olkuszu i też w Jędrzejowie. Niestety nie znalazłem zdjęcia z Jędrzejowa, ale tam w sumie te cięgła są jeszcze bardziej zdobione, jeszcze bardziej masywne, takie rzeczywiście klucze solidne, rejestrowe. Poproszę o kolejne zdjęcie. Tu mamy też inną perspektywę olkusza, cięgieł rejestrowych. Też widzicie Państwo nazwy czcionką stylową z epoki, oczywiście z czasów, kiedy te instrumenty powstawały. Poproszę dalej. To jest stół gry z kolei Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Tam widzicie Państwo, nie udało mi się niestety tego usunąć, są takie zaznaczenia, bo tam komuś wysyłałem to zdjęcie z zaznaczeniem rejestrów, które użyłem i są takie krzyżyki czerwone, także to jest taka robocza sprawa. Poproszę kolejne zdjęcie. To jest Święta Lipka, bo to też tak troszeczkę po analogii, prawda? Pokazywałem Państwu prospekty poszczególnych organów i teraz jak wygląda stół gry. Więc tak wygląda stół gry organów w Świętej Lipce. Poproszę o kolejne zdjęcie. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do piszczałek. No i tutaj to jest pierwsze zdjęcie, które pokazuje, jakie te piszczałki są wielkie.
To są organy w Jastrzębiej Górze nad morzem, w kościele jezuitów, gdzie organizowane są koncerty. I tam właśnie 2 lata temu miałem przyjemność grać, no i nie mogłem sobie darować zrobienia zdjęcia przy tak monumentalnej piszczałce. Dodam tutaj też, niestety nie znalazłem zdjęcia, ale jedną z tych piszczałek ufundował świętej pamięci profesor Penderecki. To właśnie do tych organów i tam jest tabliczka. Miałem to zdjęcie, ale niestety tak to jest, że te zdjęcia na dyskach twardych lubią gdzieś tam czasami umknąć. Poproszę o kolejne zdjęcie. Tutaj będziemy mieli, to może tak jakby pan mógł po parę sekund pokazać, to są różne rodzaje piszczałek, tu mamy piszczałki metalowe, tutaj też piszczałki metalowe, większe piszczałki pryncypałowe. Tutaj jest to głos prawdopodobnie z tego, co widzę, mikstura. To są dosyć małe piszczałki, takie wielkości czasami nawet wkładu do długopisu. Poproszę o kolejne. O, tutaj jest taka perspektywa z góry, prawda? Widzimy, jak, że ta piszczałka jest rzeczywiście rurką, jest pusta w środku, tam powietrze wzbudza ten dźwięk właśnie w środku. Poproszę o kolejne. Tutaj to jest z katedry, właśnie taki las piszczałek metalowych. Zwróćcie Państwo uwagę na różne kształty. One nie zawsze są takie proste, czasami są właśnie koniczne, czyli rozszerzające się. Bardzo fantazyjne kształty czasami osiągają piszczałki organowe, w zależności od głosu. Poproszę kolejne zdjęcie. No to też jest właśnie inna perspektywa piszczałek w Rig Positive w katedrze. Poproszę dalej. Tu mamy przykład głosu językowego. Zwróćcie Państwo uwagę na takie charakterystyczne druciki, które wystają z boku. One służą do strojenia. Głosy językowe są taką specjalną grupą głosów w organach. Tam zupełnie inaczej powstaje dźwięk. O ile w tych piszczałkach, które widzieliśmy do tej pory, generatorem dźwięku jest powietrze, które drga w tej rurze, którą widzieliśmy, prawda? I jest warga piszczałkowa, tam to powietrze napotyka na tą wargę i tworzy w ten sposób dźwięk, to ten drgający słup powietrza, o tyle w głosach językowych mamy języczek, czyli jakby zasada działania jest identyczna jak w akordeonie, czy w fizharmonii, prawda? Jest drgający języczek, to jest taki element metalowy i ta część górna, którą widzimy, to jest rezonator, on po prostu wzmacnia. Gdyby tego rezonatora nie było, to ten języczek by grał bardzo cichusieńko, tak może przyrównajmy to do harmoniki ustnej, bo też jakby zasada jest podobna. Natomiast dzięki właśnie temu rezonatorowi on nabiera potęgi, takiej wolumenu, potęgi brzmienia. Poproszę o kolejne zdjęcie. To też uprzedzę, jest właśnie głos językowy. Też widzimy te druciki do strojenia. Troszkę bardziej fantazyjne formy tych roztrąbów, prawda, takie rozszerzające się. To malowniczo wygląda, fajny element na przykład do książeczki, do płyty organowej. Poproszę o kolejne zdjęcie. Tutaj, proszę Państwa, to jest piszczałka drewniana. Tutaj będzie kilka przykładów piszczałek drewnianych, ponieważ piszczałki organowe są zarówno z metalu, jak i z drewna. W zależności od instrumentu różne te proporcje się układają. Poproszę dalej. Tutaj mamy piszczałkę drewnianą z perspektywy takiej z góry i zwróćcie Państwo uwagę, są takie, to się nazywa szpunty, prawda, te takie korki, można powiedzieć, one służą do strojenia, bo możemy je albo wyciągać, albo chować w głąb i w ten sposób albo obniżamy wysokość dźwięku, chowając te szpunty, skracamy ten słup powietrza, czyli podnosimy dźwięk, on jest wtedy wyższy i w ten sposób się stroi organy, przynajmniej głosy drewniane. Poproszę kolejne zdjęcie. Tu, proszę Państwa, to jest głos językowy, czyli to znowu wracamy do tej historii tego języczka drgającego. Natomiast ja sfotografowałem te piszczałki, to są z katedry naszej, dlatego że to są najdłuższe piszczałki właśnie w katedralnych organach w Łodzi. Mianowicie one się znajdują przy samej podłodze na chórze.
i dwie z nich wychodzą ponad szafę organową. Są zrobione specjalne wycięcia, bo one się po prostu nie mieszczą. Niestety nie mam zdjęcia, nie znalazłem zdjęcia, bo mam takie zdjęcie, które zrobiłem z drona, z wysokości i widać, jak te piszczałki wystają nad te organy. Niestety nie mam, wierzcie mi Państwo na słowo, że one rzeczywiście wystają przez to okienko takie, można powiedzieć. Kolejne zdjęcie to też będzie właśnie te rozszerzające się tutaj piszczałki, to właśnie jest ten głos językowy. To są piszczałki, które wydobywają najniższe dźwięki tutaj w organach w katedrze w Łodzi. To są właśnie te przysłowiowe 16 herców. To już czuć te drgania po prostu, prawda, tam to naprawdę czujemy na własnej skórze, jak to wszystko drga. Poproszę kolejne zdjęcie. Tutaj to jest zdjęcie, które pokazuje Państwu pewien mechanizm służący do osiągania efektu dynamicznego w organach, ponieważ w przeciwieństwie na przykład do fortepianu, gdzie mamy klawiaturę dynamiczną w fortepianie, czyli jeżeli klawisz uderzymy cicho, słabo, mamy ciche brzmienie. Jeżeli uderzymy mocno, mamy brzmienie forte, głośne. W organach tego nie ma. W organach jakkolwiek naciśniemy klawisz, oczywiście on troszeczkę inaczej zabrzmi, jeżeli naciśniemy delikatnie, ale to już jest bardziej kwestia formowania tego dźwięku, natomiast dynamicznie on będzie identyczny. I w dużych organach, szczególnie takich właśnie romantycznych, współczesnych, mamy tak zwaną szafę ekspresyjną, tudzież żaluzję. I zwróćcie Państwo uwagę, te pionowe takie listwy, to jest otwarta żaluzja. I obsługujemy to nogą, takim specjalną dźwignią. I jeżeli zamykamy, no to po prostu klasycznie zamyka się, prawda, ta szafa i zamyka jakby dopływ dźwięku ze środka. No i mamy efekt przyciszenia wtedy. Także to jest, z tym, że to jest urządzenie, które, tak jak mówię, spotkamy w instrumentach romantycznych albo współczesnych. W baroku tego nie było. Poproszę kolejne zdjęcie. Tutaj przechodzimy do elementu zwanego trakturą gry. Co to jest traktura? To jest system, który, można powiedzieć, przenosi ruch z palca, z klawiatury do wentyla, który otwiera dopływ powietrza do piszczałki, prawda? Czyli no można powiedzieć, to jest taki przekaźnik jakby naszego sygnału, tak? Tego, co my robimy na klawiaturze. Naciskamy po to, żeby powstał dźwięk i właśnie ten system otwiera ten dostęp powietrza do piszczałki. I tutaj widzimy akurat wałki skrętne, które przekazują ten ruch pod kątem. Jeżeli mamy taką sytuację, że tak jak tutaj właśnie to jest akurat w rig positive, że trzeba było jakby przełamać ten system, bo on sobie szedł poziomo i w pewnym momencie szafa jest wysoko, prawda, więc trzeba było ten system przełamać i to są właśnie wałki skrętne, które ten ruch przekazują z ruchu horyzontalnego na wertykalny. Poproszę o kolejne zdjęcie. Tutaj będą zdjęcia właśnie kilku ujęć traktury mechanicznej. Jeszcze Państwu tylko tak wspomnę z takiej konieczności rzetelności tutaj organ mistrzowskiej, że to jest jeden z rodzajów traktury. Są też inne rodzaje traktury, na przykład pneumatyczna, gdzie ten cały ruch jest przekazywany za pomocą sprzężonego powietrza w takich rurkach specjalnych, przeważnie rurkach. One są z różnych tworzyw, ale tutaj może dzisiaj pomińmy ten temat, ponieważ akurat tutaj wdzięcznym obiektem jest właśnie katedra, gdzie jest system mechaniczny i to, co Państwo widzicie. To są po prostu drewniane listewki i to jest najpewniejszy sposób. Tak budowano organy od dawien dawna i teraz jakby powrócono właśnie do tego systemu. Teraz większość instrumentów nowych, które powstaje, posiada taką trakturę gry. Poproszę o kolejne zdjęcie. To jest też element traktury tuż za klawiaturą. To jest zdjęcie zrobione jakby od tyłu klawiatury organowej. Tam się właśnie zaczyna ten cały system. Poproszę o kolejne zdjęcie. To jest też fragment traktury z Gdańska, z tego instrumentu, o którym już wspominałem, tam gdzie były te piszczałki horyzontalne. Poproszę o kolejne zdjęcie. To jest Engler wrocławski, tam właśnie w Bazylice Świętej Elżbiety. Zdjęcie z góry.
udało mi się wdrapać tam na szafę organową i zrobić zdjęcie traktury rejestrowej z góry. No, wygląda to dosyć spektakularnie, prawda? Taka cała plątanina tych desek przekaźników drewnianych. Poproszę kolejne zdjęcie. Tu jest element elektroniczny, ponieważ nasze organy w katedrze posiadają system tak zwanego ZECERA, czyli zapamiętywania zestawów głosów. No tu jest po prostu elektronika, która za to odpowiada i znajduje się, to takie połączenie tradycji z nowoczesnością, znajduje się w stole gry. Poproszę o kolejne zdjęcie. I tu, proszę Państwa, doszliśmy do tego elementu, o którym już tutaj mówiliśmy, o tym pompowaniu organów. To jest urządzenie właśnie do kalikowania. Zauważcie Państwo, mamy takie dwa pudełka, prawda, jak gdyby. To są po prostu takie prawidła na nogi. Tam kalikant wkłada swoje nogi i po prostu tak jak na siłowni, jak gdzieś na rowerku sobie trenujemy, na różnych takich urządzeniach właśnie w siłowniach, tak, no to taka swoista siłownia, prawda? Ten kalikant tymi nogami tam w górę, w dół i w ten sposób wytwarzał powietrze. Poproszę o kolejny materiał. To jest, proszę Państwa, miech. Już w momencie, kiedy, może inaczej, te mechanizmy do napędzania powietrza połączone są właśnie z miechami. Czyli to jest taka, no, coś, co kojarzymy być może z akordeonu, prawda? Ten miech do akordeonu, to tak jak akordeonista napędza to własną ręką, tak w przypadku organów właśnie jest to połączone z takim systemem do przeważnie nożnym. I tu jest właśnie już ten fragment odpowiedzialny za wytworzenie tego powietrza. To jest miech. I poproszę o kolejne zdjęcie. To jest, proszę Państwa, miech wyrównujący. On ma za zadanie wyrównać powietrze, ponieważ czy w przypadku organów kalikowanych, tych, gdzie kalikant napędza powietrzem, czy instrumentów, które posiadają silnik, w momencie, kiedy gramy, no, jest różne zapotrzebowanie na to powietrze. Czasami gramy pojedynczy dźwięk, czasami dwa dźwięki, czasami akord. Raz wyżej, raz niżej. Niższe piszczałki zabierają dużo więcej powietrza. No i gdyby nie było tych miechów wyrównujących, mielibyśmy te skoki ciśnień. W pewnym momencie po prostu te organy zaczynałyby się dławić. Dzięki tym miechom wyrównującym to powietrze jest cały czas utrzymywane na odpowiednim poziomie. Kolejne zdjęcie to też będzie właśnie miech wyrównujący. I to chyba zdaje mi się, że wszystko. Tak, także proszę Państwa, pokrótce, bo mówię, to można godzinami opowiadać o organach. Naprawdę jest to bardzo ciekawy instrument, tak od strony właśnie też technologicznej, ale pokrótce mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu, jak to wszystko działa w tych naszych organach. Pokrótce, proszę Państwa. Ale zobaczcie Państwo, jak skomplikowany jest to instrument. I to nasze wyobrażenie o organach, które widzimy, ma się nijak do tego, jak one rzeczywiście funkcjonują, jak one są rzeczywiście zbudowane, jakie to jest cudowne, jaka tu jest zawarta cudowna myśl inżynierska, prawda? Że to zostało wymyślone tak, że to tak funkcjonuje genialnie. I kiedyś, kiedy nie było prądu i teraz, i to, że współcześnie technika wspomaga to już w tej chwili, prawda, te urządzenia, ale no, kiedyś tego nie było, więc to wszystko wspaniale funkcjonowało. Ktoś to wymyślił, ktoś to przepracował i dzięki niemu przez setki lat mamy możliwość słuchania wspaniałych, cudownych organów w najróżniejszych miejscach. Panie Jakubie, bardzo dziękuję za tak dokładne tutaj wytłumaczenie. Teraz już wszyscy jesteśmy bardzo wyedukowani i jak pójdziecie Państwo na koncert, to będziemy dokładnie wiedzieli, co się dzieje i dlaczego się tak dzieje. I chyba będziemy mieć wtedy większą przyjemność nawet w odbiorze tej muzyki, wiedząc, ile się za nią kryje trudu, myśli ludzkiej i techniki i możliwości, umiejętności. Podziwiamy również pana Jakuba i wszystkich organistów, którzy grają na tych instrumentach, bo zobaczcie Państwo, od 2 do 7, 8 manuałów i jeszcze klawiatura nożna i te wszystkie przełączenia. No, jest to jednak bardzo skomplikowana, myślę, sprawa granie na instrumencie. Samo już później
obsługiwanie tego instrumentu. Nie mówię tylko o samej grze, bo gra to jest umiejętność, prawda? I tutaj pan jeszcze wirtuozowsko gra, czyli wspaniale gra na tym instrumencie, ale jeszcze dodatkowo obsługiwanie wszystkiego, żeby instrument działał tak, jak sobie życzymy, prawda? Ale może ja tylko jeszcze tutaj pana zapytam, bo rzeczywiście granie na instrumencie też kojarzymy niestety głównie z tym, co słyszymy w niedzielę w naszych kościołach. No bywa to, prawda, różne. Ale pan uczestniczył w kursach mistrzowskich w całej Europie. Uczestniczył pan również w kursach, na których uczą organistów czegoś takiego, co się nazywa improwizacja. I to powtarzało się w wielu miejscach, kiedy czytałam, przygotowywałam się. Czyli jest coś, to coś ważnego. Proszę nam wytłumaczyć, co to jest ta improwizacja i po co ona jest właśnie przede wszystkim organistom potrzebna. Tak, rzeczywiście faktem jest, że improwizacji uczą się i stosują improwizację bardzo często organiści oraz jazzmeni. Na pewno państwo spotkaliście się też z sytuacją, czy z terminem improwizacji jazzowej, kiedy jazzmeni właśnie grają na żywo i każdy z nich ma taki moment swój, kiedy saksofonista, pianista, basista, perkusista ma swój moment, prawda? I on gra sobie swoją solówkę. Zwykle jest to solówka improwizowana. Co to jest ta improwizacja? To jest po prostu tworzenie muzyki na bieżąco. To jest muzyka, która nie została wcześniej skomponowana, zapisana, nigdy wcześniej nie zabrzmiała. Ona jest tworzona na bieżąco, na potrzeby chwili. Jest takie komponowanie na żywo. Tak, komponowanie na żywo, dokładnie. I dlaczego akurat organistom to jest potrzebne? Proszę państwa, chodzi o to, że no, większość, w ogóle tak jak pani profesor powiedziała, że kojarzymy organy, no przeważnie z kościołem i z nabożeństwami, prawda? I tam jest dużo takich momentów podczas nabożeństw i to wszystko jedno, czy to jest w kościele katolickim, czy ewangelickim. Jest dużo takich momentów, kiedy no, jest czas oczekiwania, aż na przykład kapłan dokończy jakąś tam czynność, jakąś puryfikację kielicha i tak dalej, prawda? I to jest moment, kiedy skończyła się już pieśń i trzeba to wypełnić muzyką i to właśnie... Ta improwizacja ma tą bardzo dużą przewagę nad utworem, bo można wziąć utwór Bacha w tym czasie na przykład zagrać, tylko że ten utwór Bacha ma określoną długość, na przykład 3,17, prawda? To co pan Michał nam tutaj puszczał pierwszą część koncertu, to trwa 3,17, no ale się okazuje, że my potrzebujemy minutę. No i co, tak kończyć w trakcie, no tak trochę nie bardzo, prawda, tego utworu. Natomiast właśnie improwizacja ma tą zaletę, że ponieważ to tworzymy na bieżąco i organista widząc, że już ten czas potrzebny na wypełnienie muzyką już dobiega końca, no stosuje kadencję, już mówiąc tak tutaj między nami organistami to mówimy, że to się ląduje, prawda, tak jak samolot ląduje, to też tak mówimy, o podchodzimy do lądowania, trzeba już lądować. Czyli tak ukształtować ten utwór, żeby on się na przykład za 10 sekund skończył. To jest wielka sztuka też. Tutaj też rozmawialiśmy właśnie przed naszym spotkaniem. Pani profesor pytała, czy to jest bardziej wyuczone, czy dane w darze. I tak 50-50. To znaczy, da się tego nauczyć, ale no, trzeba mieć to coś do improwizacji. Są organiści, którzy są doskonałymi instrumentalistami, grają wspaniale koncerty, utwory Bacha, Widora i tak dalej, Cezara Franka, nie są w stanie improwizować, prawda? Bo nie mają tego daru. Natomiast często bywa też na odwrót, że są świetnymi improwizatorami, natomiast do tych utworów napisanych już tak z troszkę mniejszą estymą podchodzą. Także ja jest to. Też i bardzo podziwiam organistów, którzy, jak pan powiedział, lądują w tonacji, w której śpiewają księża. Bo często organiści grają inaczej, lud śpiewa inaczej, a później odzywa się ksiądz zupełnie inaczej. I organista natychmiast znajduje się w odpowiedniej tonacji, co naprawdę uważam jest godne podziwu. No jest to taka dodatkowa trudność. Rzeczywiście, że trzeba słyszeć bardzo dobrze i trzeba też no, mieć tą harmonię, prawda? Czyli ten układ akordów przypisany dla różnych tonacji, żeby w każdej chwili się odnaleźć, tak? Bo ksiądz nam zmienił tonację, no musimy od razu jakby reagować na to.
Panie Jakubie, czas nam szybko leci. Państwo słyszą, jak nam się wspaniale słucha. Więc ja proponuję jeszcze, żebyśmy chwilkę porozmawiali o Pana drugiej pasji. Jest Pan również inżynierem dźwięku. Kończył Pan studia w tym zakresie i zajmuje się Pan również nagrywaniem płyt, nagrywaniem koncertów. Czy to jest specjalna umiejętność, czy to jest Pana pasja? Bo pierwszą pasją oczywiście jest gra na organach. To jest pasja i to jest coś, co mi towarzyszyło od dziecka. Moi koledzy w wolnym czasie szli kopać piłkę, a ja wyciągałem mojemu tacie z warsztatu, z garażu kable i sobie je łączyłem, wygrzebywałem jakieś stare magnetofony i tak dalej i zawsze mi to towarzyszyło od dziecka. I był nawet taki moment, kiedy ja się zastanawiałem, to znaczy tak już padła oczywiście ta decyzja, że ja będę grał na organach, na pewno, ale jak już trzeba było zdecydować o studiach, to ja rozważałem też studia na reżyserii dźwięku. Tylko że to były trochę inne czasy. W zasadzie jedyną uczelnią, która kształciła w tym kierunku, to była Akademia Muzyczna w Warszawie, czyli obecny Uniwersytet Chopina w Warszawie. No i w związku z tym no były to studia bardzo elitarne, bardzo się było ciężko na nie dostać. Więc podjąłem decyzję, że najpierw organy były silniejsze, ważniejsze, a potem z czasem może ten dźwięk też się uda rozwinąć. No i rzeczywiście tak się stało. Ukończyłem studia podyplomowe właśnie w zakresie realizacji dźwięku. No i założyłem firmę fonograficzną, która zajmuje się nagrywaniem i wydawaniem płyt. Potem potrzeba, między innymi właśnie też czas pandemii spowodował, że się rozszerzyliśmy na nagrania wideo, bo trzeba było, bo taki był czas, prawda, że w pandemii się praktycznie płyt nie wydawało, tylko się produkowało filmy na YouTube'a, właśnie takie jak Państwo widzieliście między innymi ze Starej Wsi, więc to też nas bardzo ten czas rozwinął, nas w sensie no, takich właśnie jak ja, którzy zajmują się dźwiękiem i też w pewnym momencie musieli rozszerzyć tutaj ten swój obszar zainteresowań na obraz. No, firma istnieje już długo, bo już ponad 15 lat, 270 płyt się udało w sumie wydać. Większość z nich to jest oczywiście, to są płyty organowe, ale nie tylko, bo też muzyka kameralna, muzyka wokalna, chóry, orkiestry, no bardzo, bardzo ciekawa rzecz i myślę, że to jest takie dopełnienie właśnie tego całokształtu działania muzyka z różnych stron. Raz jestem z jednej strony mikrofonu, drugi raz z drugiej strony mikrofonu. To też poszerza perspektywy, też właśnie mając to doświadczenie w nagrywaniu, obcując z różnymi artystami, też sam podpatruję sposoby wykonania, repertuar, też często sięgam na swoich koncertach do utworów, które po prostu nagrywałem wcześniej, prawda? Kogoś nagrywałem, udało mi się zdobyć nuty i włączyłem to do swojego repertuaru, więc to się tak w sumie jakby wzajemnie przenika. Trzeba być wszechstronnym. Tak. Tak, zdecydowanie. Panie Jakubie, rozmawia mi się cudownie z Panem i jeszcze o wiele rzeczy bym chciała Pana zapytać, ale no, czas nieubłaganie biegnie. Natomiast chcę poruszyć jeszcze jedno zagadnienie, ponieważ za chwileczkę zbliżają się święta wielkanocne. Jest Pan członkiem Komisji Muzyki Kościelnej przy Kurii Metropolitalnej Łódzkiej. Wydaje się, że w kościele można wykonywać, no oczywiście nie wykonujemy muzyki rozrywkowej, tak? To wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, że można właściwie wykonać wszystko, co jest już związane z sakrum, z celebrą. Czy tak jest rzeczywiście? Bo wiem, że są bardzo duże ograniczenia, w tym wręcz spisy całe utworów, które można wykonać. Teraz takie wśród młodzieży Koena Halleluja jest popularne. I wszyscy mówią, a to Halleluja można wykonać w kościele. Czy można wykonać Halleluja Koena w kościele?
Proszę Państwa, nie, nie można. Nie można i to jest rzeczywiście, to się taka trochę ikona zrobiła z tego Koena biednego, no skądinąd przecież no, znakomity muzyk. I utwór też bardzo, bardzo fajny, prawda? Tylko rzeczywiście no jakoś tak wyszło przez to, że tam się pojawiają te słowa Alleluja, no to już wielu osobom się wydaje, że skoro te słowa padły, to już to jest muzyka sakralna. No nie. Jeżeli tam sobie posłuchamy tego oryginalnego tekstu, no to on zupełnie ma się nijak do w ogóle do kościoła, ale też do okoliczności, prawda? Bo często ten utwór jest wykonywany na ślubach. No a tam akurat taka historia trochę smutna jest w tym przekazie, prawda? Więc to już nawet z tego względu nie bardzo pasuje na ten ślub. Ale rzeczywiście jest to taka trochę zmora organistów, bo teraz już może troszkę mniej już. No jak to mody, prawda? Przemijają. Ale kilka lat temu, 2-3 lata temu, to była bardzo duże parcie na tego Koena. Przychodziły parę młode i Koen, Koen, Koen. Natomiast no rzeczywiście, proszę Państwa, jest tak, że i tutaj wrócę do tej komisji, w której rzeczywiście jestem, tej naszej decyzjonalnej. No jest to takie ciało, taka organizacja, która ma właśnie za zadanie no między innymi pilnować, żeby w kościołach brzmiało to, co powinno brzmieć, czyli utwory rzeczywiście do tego stworzone, przeznaczone, które tematycznie pasują. Oprócz tego też dbamy o instrumentarium, czyli nadzorujemy jakby stan organów w różnych miejscach, w różnych kościołach. Też opiniujemy na przykład remonty, jeżeli gdzieś uda się w jakimś kościele zebrać środki na to, żeby wyremontować organy, no to też komisja to opiniuje, prawda, i nadzoruje ten proces budowy. Natomiast wracając do tych utworów, to jest, proszę Państwa, tak, że też no, mamy ten rok kościelny podzielony, prawda, mamy Boże Narodzenie, mamy kolędy, mamy teraz Wielki Post, gdzie mamy cały szereg utworów, które powstały właśnie na ten czas. No i mamy też tą Wielkanoc właśnie, o której pani profesor wspomniała. No i takim kluczowym na przykład utworem, który na pewno zabrzmi w niejednym kościele w Wielkanoc, to będzie Alleluja Händla w transkrypcji na organy. Do tego jest cała masa chorałów bachowskich, które są pisane. Tu w ogóle się zatrzymam na chwilę nad tym Bachem, bo to jest, proszę Państwa, tak z właśnie tymi kompozytorami dawnymi. Teraz często jest tak, że kompozytorzy współcześni, żyjący, tworzą często do szuflady trochę, prawda? Tworzą, bo mają potrzebę napisania utworu, albo ktoś ich poprosi, żeby stworzyli utwór i on tam ma szansę być wykonany raz, drugi raz. Natomiast no, większość tych utworów niestety nie krąży, że tak powiem brzydko, w świadomości i nie pojawia się na koncertach zbyt często. Są to po prostu dzieła tworzone dla samego faktu tworzenia, prawda, że one powstają. Natomiast w czasach dawniejszych, a szczególnie to dobrze widać u Bacha, była to muzyka praktyczna. Była to muzyka, którą Bach tworzył na swój własny użytek. I to wyraźnie widać, bo mamy te trzy takie okresy życia Bacha. Bach organista, kiedy był po prostu organistą w kościele i wtedy powstały preludia i fugi na organy, wtedy powstały chorały na organy, czyli coś, co Bach potem napisał, potem poszedł na wieczór do kościoła, zagrał, prawda, bo mu to było potrzebne po prostu. Potem był ten okres, kiedy Bach był kapelmistrzem kapeli książęcej, królewskiej i w tym czasie tworzył utwory orkiestrowe. Wtedy powstały suity orkiestrowe, wiele, wiele innych utworów właśnie na ten skład, dlatego że znowu mu to było potrzebne, ponieważ był kapelmistrzem, przychodziły jakieś ważne okoliczności na zamku, musiał wystąpić ze swoją kapelą, napisał dla nich utwór, prawda, który wykonali. No i potem był ten okres lipski, kiedy był kantorem w Lipsku i jego obowiązkiem było stworzenie na przykład kantat. I dlatego tych kantat tyle powstało przecież, ponad 200. Bo on je po prostu pisał na bieżąco, z niedzieli na niedzielę, można powiedzieć. No to niesamowita zdolność, prawda, no stworzyć w tydzień dzieła, które no nieraz trwają i pół godziny, no coś niesamowitego. Także nawiązując do tego Alleluja, o którym pan wspomniał, to ja osobiście uwielbiałam śpiewać Alleluja z Exultate Jubilatem Mozarta.
też takie właśnie popisowe, piękne, tym razem dla głosu. Proszę Państwa, myślę, że będziemy mogli jeszcze z Panem Jakubem porozmawiać za chwileczkę. Teraz będziemy już chyba kończyć. Natomiast mamy dla Państwa niespodziankę, bo jak Państwo myślicie, jaki jest najpopularniejszy utwór, który wykonują organiści w kościołach? Brawo! Pan profesor trafił, bo my byśmy najbardziej chcieli tą kantatę, tą fugę Bacha. Ale najczęściej wykonywany jest właśnie marsz Mendelssohna. Panie Jakubie. No właśnie, to znaczy powiem tak, na moim przykładzie absolutnie nie. Absolutnie nie. To ja miałem, to był w ogóle najcięższy element mojego własnego ślubu, że ja muszę na nim zatańczyć. I do dzisiaj mnie żona nęka nagraniem z tej naszej uroczystości. A czy trudno się nauczyć grać właśnie tutaj nogami? Bo przecież to jest też poza wzrokiem, bo to się tylko tak na wyczucie już później gra, prawda? Tak. Bo wzrok jest zaangażowany przy manuałach ręcznych. Tak, no wymaga to oczywiście, to są no tak naprawdę lata ćwiczeń i jest tutaj pewna trudność, bo właśnie tak jak pani słusznie zauważyła, gra się troszkę już tak na pamięć, bez patrzenia. I takim punktem odniesienia są te przerwy, prawda? Bo mamy ten układ taki jak na klawiaturze, czyli mamy te dwa czarne klawisze, potem jest ta przerwa, mamy trzy czarne i takim punktem odniesienia są te luki. I teraz no często jest tak, że te odległości między klawiszami są różne w różnych organach i można się nieźle pogubić. A niestety często jest tak, że jeżeli organista jedzie na przykład na koncert, no to ma mały, krótki czas na to, żeby się przygotować. Bardzo często to są na przykład 2 godziny, które się potem jeszcze kurczą, bo się okazuje, że jeszcze jakieś nabożeństwo się przedłużyło, a tu jeszcze jakieś pobożne panie odmawiają koronkę i tak dalej. I z tych 2 godzin się robi godzina, prawda? I potem się okazuje na koncercie, że to było jednak za mało i tego instrumentu nie czujemy. No i gdzieś tam ten fałszywy dźwięk w tych nogach się niestety pojawia. Często tak było. Nie, to znaczy tak, z dwóch powodów. Po pierwsze jest bardzo niewygodnie, no bo jednak trzeba trafić w ten klawisz, a ta szpilka jest... Tak. Organiści w ogóle mają specjalne buty. Buty, które... To znaczy... Może inaczej. Specjalne też. Są firmy, które tworzą rzeczywiście buty typowe dla organistów, ale bardzo dobrze się sprawdzają buty do tańca. Do flamenco na przykład. I ja mam buty do tańca z takiej krakowskiej firmy, która produkuje właśnie buty dla tancerzy. Znalazłem sobie model, który mi pasuje i w nim gram. Ale no te szpilki to nie jest dobry pomysł, bo po pierwsze ta trafialność jest bardzo słaba, no a po drugie jednak można łatwo uszkodzić, to są klawisze z drewna, prawda? Czyli w momencie jakichś szybkich przebiegów, gdzie no trzeba troszkę docisnąć tą nogą, uderzenie taką szpilką, no zostaje dziura w klawiszu. Panie Jakubie, to co to będzie za marsz weselny? Bo pan mówił, że to jest live. Tak, proszę państwa, to jest autentyczny marsz z autentycznego ślubu. Czyli to nie jest tak, że ja postawiłem kamerę i siadłem, zagrałem marsza, tylko to jest autentyczny ślub. No i postanowiłem, bo mnie kiedyś ktoś natchnął, że bo przeważnie organiści to tak grają tylko tą pierwszą stronę, tylko ten główny motyw tam w kółko powtarzają, a może by tak nagrać w całości, tak jak ten marsz rzeczywiście brzmi. No i tak postawiłem kamerę, nagrałem, no i rzeczywiście ten marsz jest gdzieś tam na YouTubie. Niektórzy mi tam zarzucają, że za szybko. No ja mówię, no jak za szybko? Przecież no na ślub to jest radosne, to musi być szybko, prawda? To nie można tego ciągnąć, no ale w każdym razie dyskutuje się o tym wykonaniu. Wiem, że tam właśnie są zwolennicy, przeciwnicy i tak dalej, ale to jest autentyczne wykonanie ze ślubu, z katedry, chyba z jakieś, nie wiem, dwa lata temu mniej więcej. No to posłuchamy. Thank you.
To proszę Państwa, to, no tak jak mówiłem, to jest całość, czyli tutaj para młoda już chyba zdążyła do sali weselnej dojechać, ale rzeczywiście tak ten marsz w całości brzmi, prawda, z tymi fragmentami, które rzeczywiście rzadko są wykonywane. Proszę Państwa, właściwie moglibyśmy już w tej chwili skończyć nasze spotkanie i tak planowaliśmy z Panem, a ja Państwa chcę jeszcze zapytać, mamy jeszcze jeden materiał o organach w Krzeszowie. Tak. 12 minut. Bardzo ciekawe, czy Państwo chcecie go zobaczyć jeszcze? Wytrzymamy? Dobrze. Będzie to mi bardzo miło. Ja tak troszeczkę powiem o tym materiale, dosłownie proszę. Krótko. No widzicie Państwo, że no ja jestem gadułą, no co ja zrobię? No taki jestem. Proszę Państwa, to jest materiał nagrany na nagraniu. To jest taki, nazywa się to making of, czyli materiał właśnie o tym, jak powstało nagranie. I to jest taka trochę nieszczęśliwa historia, można powiedzieć, bo to nagranie realizowaliśmy w listopadzie 2019 roku, czyli na 3 miesiące przed pandemią. No i zostało zrealizowane, nagrane, siedzieliśmy długie godziny, dziesiątki godzin, żeby to wszystko zmontować i tak dalej. Zmontowaliśmy gotowy materiał, był, proszę Państwa, żeby nie skłamać, 4 marca 2020 roku i właśnie już kończyliśmy rozmowy z klasztorem, z opactwem w Krzeszowie na temat wydania tej płyty, no i przyszła pandemia i podjęli decyzję, no po co nam teraz płyta, jak nikt do nas nie przyjedzie, bo zamykają ruch turystyczny. I ta płyta, proszę sobie wyobrazić, już pandemii nie mamy, nie wiem, 1,5 roku, prawda? A płyta do dzisiaj nie powstała. Ale podobno ma powstać w tym roku, więc może w końcu się uda, ale póki co możecie Państwo zobaczyć. Jest to materiał o tyle szczególny, że tutaj będzie troszkę opowieści o organach i to naprawdę ciekawych organach. Zobaczycie Państwo dużo różnych fajnych ujęć. Będzie też element o samym Krzeszowie, tam przewodnik licencjonowany krzeszowski opowie troszeczkę o historii i wyposażeniu. No i ja też na końcu opowiem w tym materiale o tym, jak się nagrywa organy. Czyli połączymy tutaj te pasje, prawda, tą pasję grania organów i nagrywania. Także poprosimy materiał o Krzeszowie. Cysterci po raz pierwszy w Krzeszowie pojawili się w końcu XIII wieku, a gdzie zostali sprowadzeni do Krzeszowa dzięki Bolkowi I Surowemu, księciu Świdnicko-Jaworskiemu, a konkretnie przybyli tutaj 9 sierpnia 1292 roku z Henrykowa. A sama dzisiejsza bazylika mniejsza to natomiast dawny kościół klasztorny, a tegoż zgromadzenia. A świątynia, dzisiaj świątynia parafialna, powstała w pierwszej połowie XVIII wieku w latach 1728-1735 jako odpowiedź na kościoły łaski cesarskiej budowane przez protestantów. A sama bazylika jest nową świątynią jerozolimską w myśl koncepcji Nowa Jerozolima, gdzie Krzeszów do Ziemi Świętej miał się upodobnić. Jest olbrzymia, zbudowana na planie krzyża łacińskiego o rozmiarach 118 metrów nawa główna, transept 46 metrów. A to w niej znajdują się najcenniejsze dzieła najwybitniejszych artystów śląskich czy czeskich. A w bazylice w ołtarzu głównym a swoje miejsce ma najstarszy wizerunek maryjny w Polsce, Matka Boża Łaskawa, ikona pochodząca z połowy XIII wieku. Za moimi plecami znajdują się natomiast stalle wykonane przez Brokofa na potrzeby krzeszowskich zakonników, w których to ci mnisi odprawiali święte oficjum.
a w bazylice również znajdują się organy w wykonaniu Michała Englera Młodszego z Wrocławia, gdzie mechanizm ich powstawał przez 4 lata, od 1732 roku. Znajdujemy się przy kontuarze, czyli stole gry organów Michaela Englera Młodszego w Bazylice w Krzeszowie. Jest to jeden z najciekawszych instrumentów, jaki można znaleźć na Dolnym Śląsku, w Polsce i w Europie. Pochodzący z XVIII wieku, wybudowany, ukończony w roku 1736 i do dzisiaj jest on zachowany w niemal nienaruszonym stanie. Organy te nie tylko ze względu na swój wiek są instrumentem wyjątkowym. Już sama postać Michaela Englera Młodszego jest wyjątkowa. Był to najsłynniejszy organmistrz epoki baroku, budujący instrumenty na Śląsku. Jest to jeden z jego największych instrumentów. Wielkość instrumentu mierzymy nie tylko poprzez jego rozmiary. Oczywiście jest on też okazały wizualnie, zajmuje prospekt tego instrumentu, a więc widoczną część z dołu kościoła. Zajmuje właściwie szerokość całej nawy. Natomiast wielkość instrumentu określamy również po ilości głosów organowych, tak zwanych głosów organowych, czyli brzmień różnych barw, które w tym instrumencie się zawierają i które organiście służą do tworzenia różnych zestawień tych barw. Organista może wykorzystać każdy z głosów osobno, czy prawie każdy z głosów osobno, ale może także na różne sposoby kombinować te głosy. Zapraszam, przyjdź może do mnie na chwilę, bo chciałem jeszcze sprawdzić, żebyśmy odsłuchali tutaj te proporcje między Vic Positivem a Oberwerkiem, jak to tutaj na mikrofonach wychodzi, dobrze? Nagrania płyt organowych stawiają spore wyzwanie przed reżyserem dźwięku, a to z co najmniej trzech powodów. Pierwszy powód to niezwykła rozpiętość, ambitus dźwiękowy organów. Musimy pamiętać o tym, że organy to jest zespół tak naprawdę nawet często paru tysięcy piszczałek, a już w mniejszych instrumentach powiedzmy kilkuset. Każda z tych piszczałek wydaje dźwięk o innym charakterze, innej wysokości i akurat organy krzeszowskie, które zaliczają się do dużych instrumentów, zawierają swój ambitus praktycznie w całym zakresie słyszalności ucha ludzkiego. Tutaj udało nam się zmierzyć, że najniższa piszczałka, która w tych organach istnieje, głos 32-stopowy, generuje dźwięk o częstotliwości 14 Hz, a ucho ludzkie teoretycznie słyszy od 16 Hz, czyli jesteśmy tutaj na tym dolnym przedziale słyszalności. Z kolei górny zakres brzmienia organów, te malutkie piszczałeczki mierzące nieraz centymetr
2 cm emitują dźwięk na granicy górnej słyszalności ucha ludzkiego, czyli powyżej 10 tysięcy herców. To jest pierwszy powód. Drugi powód, już tutaj wcześniej zostało powiedziane o tym, że jest to bardzo rozległy instrument, w sensie takim no, fizycznym. To znaczy, konkretnie tutaj te organy krzeszowskie zajmują całą nawę główną, całą jej szerokość. Jest to około 18 metrów. Czy istnieje jakiś inny instrument, który mierzy sobie 18 metrów? No raczej nie. Ewentualnie duża orkiestra symfoniczna, ale to już też jest inna specyfika. Do tego tutaj mamy do czynienia z sekcją organów zwaną rig positivem. Jest to sekcja oddalona od całego instrumentu, od całej szafy o dobrych kilka metrów. I teraz reżyser dźwięku, ustawiając mikrofony, musi to wszystko wziąć pod uwagę. Tak, żeby proporcje, które są naturalnie słyszalne w momencie, kiedy słuchacz przychodzi do kościoła na koncert i siada w ławce, słyszy w odpowiedni sposób te proporcje między werkami, między sekcjami instrumentu, my to też musimy oddać w nagraniu. No i trzeci powód, dla jakiego nagrania organowe stanowią pewne wyzwanie, jest taki, że organy, jak żaden inny instrument, stanowią jedną całość z pomieszczeniem, z akustyką pomieszczenia. Ponieważ jest to instrument stacjonarny, niemobilny, jego nie bierzemy pod pachę, tak jak na przykład robi skrzypek czy flecista, że bierze instrument, dzisiaj zagra w takiej akustyce, jutro zagra w innej akustyce. Te organy są już przypisane do tego miejsca i one zawsze tworzą razem z akustyką kościoła jedną całość. Dlatego też realizując nagranie, należy też ten fakt wziąć pod uwagę, żeby też oddać to całe brzmienie, tą całą akustykę kościoła. Nagrywamy na 10 mikrofonów, na 10 kanałów. Są one w trzech jakby strefach. Najbliższe mikrofony znajdują się kilka metrów od instrumentu. One mają takie zadanie pomocnicze, żeby troszeczkę rozjaśnić w niektórych miejscach brzmienie organów. Natomiast no, nie jest to optymalne miejsce do słuchania organów. Dalsze plany znajdują się już na stalowych linach po to, żeby osiągnąć odpowiednią wysokość, odpowiednie zawieszenie w przestrzeni i są to mikrofony, które już rejestrują, tak jak powiedziałem, zarówno dźwięk organów, jak i dźwięk tej akustyki, która dociera do nas z odbić od ścian kościoła. Proszę Państwa, myślę, że mieliśmy naprawdę dziś ucztę muzyczną, duchową. Zachęciliśmy Państwa również do tego, żeby przed świętami iść do kościołów, poszukać tych koncertów organowych i po prostu serca napawać tym pięknem, które daje taki właśnie instrument. Ale dziękujemy Panie Jakubie, tak Pan nam pięknie opowiadał o tym instrumencie, żebyśmy tak tutaj siedzieli, słuchali. No, po prostu jestem zachwycona. Prawda, proszę Państwa, wielkie brawa. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję Pani Profesor za zaproszenie. Dziękuję Państwu za przybycie. Ci z Państwa, którzy korzystają z Facebooka czy YouTube'a, ale zwłaszcza Facebooka, to zapraszam. Od jakiegoś czasu zrobiłem takie vlogi,
czyli takie materiały wideo w dosyć luźnym charakterze, zatytułowane Piątek Piątunio z Garbaczem. I poruszam tam różne kwestie, przeważnie jednak organowe. Dużo takich spotkań, które no, na przykład w zeszłym tygodniu tematem był remont bardzo ciekawych organów w kaplicy zamkowej w Lidzbarku Warmińskim. Mianowicie byłem na nagraniu w pasłęku, to też jest historyczny instrument i to też by można długo opowiadać. I pojawił się tam właśnie profesor Krzysztof Urbaniak, to właśnie jakby opiekun naszych łódzkich organów filharmonicznych, który tam też ten remont prowadził i też prowadzi ten Lidzbark Warmiński i powiedział, mówi, słuchaj, do tego Lidzbarka jest 50 kilometrów, podjedź, zobaczysz, jakie fajne organy. No i już temat na Piątek Piątunio i właśnie ten sprzed tygodnia jest temu poświęcony. Tam jest pokazane, jak się intonuje organy, czyli jak nadaje się poszczególnym piszczałkom ich cechy charakterystyczne brzmieniowe. Także zapraszam Państwa właśnie na te moje vlogi. Ja jestem pod swoim nazwiskiem Jakub Garbacz, no charakterystyczne zdjęcie, poznacie Państwo na pewno. Zapraszam do znajomych na Facebooku i wtedy też się właśnie te materiały pojawią. Natomiast ja mam kwiatuszek dla Pana w podziękowaniu. Ja bardzo dziękuję. I ja się... Politechniki Łódzkiej. O, dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję, a ja nie pozostanę dłużny. I z uwagi na jutrzejsze święto chciałem wszystkim Paniom, Pani Profesor przede wszystkim, ale wszystkim Paniom złożyć najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet. Dużo zdrowia, dużo radości i pozwolicie Państwo, że kwiaty, które tutaj no, musiałem przechować jakoś w wodzie, że wręczę tutaj na ręce, tylko niech troszkę uciekną, tak nie wypada, szkodzi. Mokrych kwiatów. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Na ręce. Dziękuję bardzo w imieniu wszystkich pań. Proszę pań, wszystkiego dla nas najlepszego na jutro, najpiękniejszego. Bardzo dziękujemy dziękuję za takie Państwu cudowne serdecznie. Kwiaty również.